chciałbym poczytać. Czytaj, czytaj. Wcale ci nie będę przeszkadzać. No, już jesteśmy po obiedzie. Teraz będziemy czekali na kolację. Nudno jakoś, nie? Pewnie dopiero drugi dzień na czasach, a już tak nudno, że orany. Misiu! Przypomniało mi się, przecież dzisiaj ma być wieczorek zapoznawczy. No i już Schmider miał rację. Mój czyś ty zwariował, chłopie. Na głowę upadłeś z dużej wysokości, czy jak? Z własną żoną idziesz na wczasy, mówi? Przecież z własną żoną na wczasy to tak jakbyś jechał samowarem do Tuły, mówi. Albo z tym, no... No, z czym, no? Z grzybem do lasu. Mądry chłop, majster drugiej zmiany. A. Z własnym mężem iść na wieczorek zapoznawczy to już kompletne dno. A z własną żoną na wieczorek zapoznawczy to dziura. Co? Takie dno bez dna. Tak. Misiu, wiesz co, ja mam świetny pomysł. Zawsze. Tak, nie. Misiu, wiesz co, my się w ogóle nie będziemy nudzić na tym wieczorku. Wiesz co zrobimy? My udamy, że się w ogóle nie znamy, będziemy się podrywać. Ja sam nie będę się podrywał. Misiu, no proszę cię, przy to może być naprawdę świetna zabawa, więc tak. Ustalamy, dobrze? Ustalamy. Ty masz żonę, ja mam męża. Rozumiesz, tylko mój mąż mnie kompletnie nie rozumie. Ja cię nie rozumiem, ja cię nie rozumiem. A co to jest do rozumienia? Ja jej nie rozumiem. Oj, przestań. Jak już coś powiesz, to wiesz. Misiu, no proszę cię, pobawmy się, dobrze? Będziemy się bawić? No dobrze, bawmy się, dobrze. No. Misiu. No. Misiu, no wiesz co, tylko musisz na mnie... Ale patrzysz mi przecież to, co tak trzeszcze. No. Matko święta. Misiu, no chodź, zrobimy sobie tę próbkę, będziemy mieć na wieczór jak znalazł. No próbkę sobie teraz zróbmy, będziemy mieć na wieczór jak znalazł, no tłumaczę ci, no. Będziemy wiedzieć, co mamy wieczorem robić. No słyszę, no. No bo myślałam, że nie rozumiesz. Nie, nie rozumiem. No to Misiu, to patrz na mnie teraz, ja będę szła. Całe życie na ciebie patrzę, nie? No ale nie tak. A jak ma patrzeć? No tak jak kiedyś na mnie patrzyła. A ja wiem, na ciebie kiedyś patrzyła. Oj, tak miłośnie. Miłośnie, tak, pewnie też. Tak, Misiu, to patrz, a ja idę. No to idź, bo mi się mina kończy. No i powiedz mi, kto tak chodzi? Kto tak chodzi? Kto tak chodzi? Kto tak chodzi, no? A ty popatrz, chodzisz jak łajza. No, bo garnitur mam jeszcze od pierwszej komunii. Coś ty, naprawdę? Patrz, ja myślałam, że to ten ślubny. No potem poszedłem nim do ślubu, bo mówisz, ty już garniturek masz, o, tak się śpieszyłaś. Wszystko wydaliśmy, całą pożyczkę mieszkaniową wydaliśmy na twoje ciuchy. Przestań. No, odwagimy się? No bawcie się, no. Misiu. No! No, zaraz idę. Wiesz, nagle upuszczam torebkę, a ty mi ją podnosisz. No. Nie podniosę, bo korzonki mnie bolą. Ale ja jestem cudza żona, to nie bolą. A to inaczej, może czekaj. Więc tak, idę sobie, idę, ty mnie nagle spostrzegasz, tak robisz i mówisz coś do mnie, no mów. No i co mam mówić? No byle co! No byle co, no od tego to ty jesteś, nie? O, bo daję, wiesz coś. Poczekaj, zostań, no już, chodź jak chcesz, mogę się pobawić. No. A no, pomyślę chwilę, no. To coś wymyślę. No z czego się cieszysz, jeszcze nic nie powiedziałem, no. Może być. No dobrze. Duszno tutaj. Głupi. Zimno jak psie mu duszno. Tak. Sama się chciałaś bawić, a teraz ci się nie podoba. Nie. A wiesz, tamtej cudzej żonie to się bardzo podobało, nawet mi odpowiedziała. Tak? No tak. A co ona ci odpowiedziała? Że bardzo lubi jak jej duszno. Głupia jakaś. Już dobrze, nie obrażać. Już proszę cię. No już. Bawić. Proszę pana! Ja bardzo lubię, jak mi duszno, tak? Te. Proszę pana, ja bardzo lubię, jak mi duszno, bo to mi, proszę pana, przypomina złote piaski. Przepraszam bardzo, pani była w złotych piaskach? Tak, proszę pana, ale to było bardzo dawno, to było 5 lat temu, wtedy miałam 18 lat. Ty, jak ty te lata liczysz, co? 5 lat temu miałam 18 lat. Pęknąć ze śmiechu można? Ja jestem cudza żona, cudzej żonie się wierzy. Poczekaj, niech się wyśmieje. Proszę. Nie, wtedy, kiedy pani była w tych złotych piaskach, to 15. Co 15? No, z 15 lat pani miała. W każdym bądź razie nigdy więcej mi pani nie dał, może nawet 13. Oj, proszę pana, pan to umie prawić kobietom komplementy. Jak nosorożec. Proszę pani, ale co tam złote piaski? Pani tu u nas, nad naszym morzem, tak pięknie się opaliła. Naprawdę? Na biało. Że można by panią zobaczyć, no to byłby zachwycony. Naprawdę. Proszę pana. Proszę pana, mój mąż.
Mój mąż, proszę pana, w ogóle na mnie nie patrzy. Ja bym patrzył, proszę pana, ja bym patrzył. Proszę pana, mój mąż mnie w ogóle nie widzi. Ja bym widział, proszę pani, ja bym widział. Tak? Ty zapisz to sobie, żebyś nie zapomniał. Bo takie głupoty ma pamiętać, jeszcze zapisywać, co? Nie dość, że się tu wygłupia. Właśnie, 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 Misiu. Ale tobie to podrywanie całkiem nieźle idzie. Misiu, ty masz sprawę, o tym wcale nie wiedziałam. O co ci chodzi? No, o co ci bardzo chodzi? Bardzo lubię duszno. Znowu? Nie. O, proszę pana, a może byśmy tak zatańczyli? Wie pani, może byśmy zatańczyli, gdyby orkiestra tak nie fałszowała. Gdybyś ty umiał tańczyć. Ja to wolę szafy przedstawiać, niż tańczyć z tobą. A pewnie z takimi warunkami to tylko ci szafy przedstawiać. Karierę w transporcie byś zrobiła. A widzisz, tamtej cudzej żonie to się bardzo podobało, nawet powiedziała, jak pan pięknie tańczy. Głupia, ja właśnie mówię. Już, no już. Proszę pana, jak pan pięknie tańczy, w prawo i w lewo, tak? No właśnie. A wie pan, proszę pana, a ja to wolę takie tańce nowoczesne. Wie pan, taki jeden skacze obok drugiego drugiemu, nie przeszkadza, takie hulaj po polu i pili kakao, hulaj po polu i pili kakao. Jak budka dopiero po 13. A ja nie. Wie pani, ja to raczej wolę takie tańce staromodne. Człowiek czuje człowieka przy człowieku. No tu, to pokażę ci, jak się tańczy. Spójrzaj, no. Ria. Oj, proszę pana. Pan to musi lubić te zbliżenia. A no muszę, proszę pani. Proszę pana, a pańska żona? To musi z panem też to tańczyć. Nie, proszę pani, moja żona to nie ma słuchu. O, proszę pana, a ja to bym chciała nie mieć słuchu, no proszę mnie, a puść się sama. To ja mówię, jak to nie chciałeś mieć słuchu? Chciałabyś być głucha? Chciałbym być logicznie nawet zabawią, nie chciałabym mieć słuchu. A ja to bym, proszę pana, chciała nie mieć słuchu, to bym nie słyszała, jak mój mąż chlapie w nocy, jak stary rozrusznik. Kto? No, ja plapię, tak. Ty nie masz zielonego pojęcia o konwersacji towarzyskiej z dżentelmenem na wieczorku zaboznawczym na wczasach. Tyle ci powiem. Co? Ja nie mam pojęcia o konwersacji z dżentelmenem. Kto? Dżentelmenie od siedmiu boleści. Ty już ze mną 10 minut rozmawiasz, jeszcze mi się nie przedstawiłeś. Ty, a wiesz, że ty masz rację? Rzeczywiście, od tego należało zacząć. Przepraszam, pani pozwoli, że się przedstawię. Zbigniew jestem. Ha! Dzidzia. Bardzo lubię, jak mi duszno. I wyglądasz na dzidzie, której duszno. A niech idzie, niech idzie. A ja może spotkam tę jakąś panią, która powie duszno tutaj. Co ty, panie, to...